Cześć, ja jestem Chiwa, to jest zagranie numer 5 DLC, czyli dodatek do odcinka, w którym prawiłem o dystrybucji cyfrowej, o zaletach i wadach. No i co? Skonfrontuję wasze komentarze. No no, ładnie się rozkręciliście. Widzę, że pod moim materiałem pojawiło się masę komentarzy. Temat cyfrowej dystrybucji was bardzo zainteresował i żywo zaczęliście dyskutować. Bardzo mnie to cieszy. Oczywiście proszę o więcej komentarzy, one zawsze są wiatrem w moich żaglach. Bardzo chętnie je czytam. Nie na wszystkie odpowiadam oczywiście, bo chyba bym zwariował. Natomiast takie odcinki DLC służą temu, żebym z wami podjął dialog. Piszcie, byle z sensem, nie to co wam ślina przyniesie na język, czy też palce na klawiaturę. Piszcie, czytam was, staram się odnosić na bieżąco. A teraz przejdźmy do odcinka właściwego. Battle Axe Inn napisał: dla mnie liczą się tylko pudełka i zawsze tak będzie. Dystrybucja cyfrowa to tylko wypożyczanie gier tak naprawdę, więc w sumie doszło już do tego, o czym mówiłeś, Heath. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że sami gracze są temu winni i na dodatek się z tego cieszą. WTF. Ale czemu winni są gracze, twoim zdaniem? Temu, że korzystają z tej dogodnej formy tak naprawdę? Że jest wygodnie ściągnąć grę, a nie zasuwać po pudełko? A może dlatego robią błąd, że korzystają z okazji i kupują gry taniej? To wszystko jest bardzo dobre. To wszystko służy nam, graczom, tak naprawdę. Byle nie było w przyszłości kwasów, takich jak w przypadku PlayStation Network, gdzie grę się wypożycza tak naprawdę i jest się jej posiadaczem do momentu, w którym ma się czynną subskrypcję. Dostęp do gier w przypadku konsol PlayStation ma się do momentu, do którego się opłaca abonament. Jeśli nie płacisz abonamentu, powiedzmy, że dzisiaj się kończy, nie możesz już grać w te gry. I to jest dosyć słabe rozwiązanie. No ale tak jak wyliczyłem w poprzednim odcinku, jedna gra kosztuje 3 zł i trzeba się z tym pogodzić, że Sony ci ją wypożycza. Coś za coś, w naturze nic nie ginie. Sony, wykładając te ogromne pieniądze na gry, które ty dostajesz za bezcen, inwestuje w ciebie, inwestuje w to, że się przekonasz do cyfrowej dystrybucji i w przyszłości te pieniądze firmie zwrócisz. Tak, oczywiście, że tak. Przecież o to w tym wszystkim chodzi. Nie wiesz, jak oddasz te pieniądze? Zarzekasz się, że nie oddasz? No niekoniecznie. Jeśli faktycznie cyfrowa dystrybucja wyprze pudełka, to za 10 lat będziesz płacił za gry, za nówki, bo tylko takie będą w cyfrówce, no bo jak inaczej, będziesz za te gry płacił krocie i będą bardzo długo trzymały cenę. Czyli rok po premierze gra może nadal kosztować tyle, co w dniu premiery. I tak sobie Sony będzie odbijało kasę. Saszko D. napisał: witam cię, Heath. Ja również wolę gry pudełkowe. Nigdy nie kupię gry w wersji cyfrowej. Pudełko to jest pudełko. Mogę je wziąć do ręki, powąchać, dotknąć. A DLC to jawny skok na kasę graczy. Precz z tym. Okej, rozumiem twoje podejście do dystrybucji cyfrowej, że bardzo tego nie lubisz, że cenisz sobie pudełka. Ale dlaczego twierdzisz, że DLC to jest skok na kasę? Po pierwsze, nikt nie każe ci kupować DLC, więc o jakim skoku na kasę mówimy? Po drugie, ja jako fan na przykład Call of Duty jestem w niebo wzięty, że firma dokłada co jakiś czas nowe mapy i nowe atrakcje do trybu Extinction, który kocham. Mówię akurat teraz o Call of Duty Ghosts, w który gram non-stop regularnie. I to jest dla mnie świetna rzecz. Ja mam Season Passa wręcz. Nawet nie kupuję DLC-ka, tylko kupiłem Season Pass. I z wypiekami na twarzy czekam na nowe mapy. Dla mnie rewelacja. DLC mądrze poprowadzone to jest świetna sprawa. Oczywiście były takie przypadki jak Prince of Persia, gdzie epilog trzeba było dokupić. Tam gra była powiedzmy nieskończona. I to są przypadki bardzo słabe. Natomiast takie klasyczne podejście do tematu, gdzie się dodaje nowe mapy, misje i tak dalej, święta rzecz. Jeśli jakąś grę skończyłem i bardzo mi się podobała, to chętnie sięgnę po więcej kontentu. Koniec kropka. Maksymilianek napisał: uważam, że dystrybucja cyfrowa mogłaby zdobyć większą część rynku, gdyby premiery odbywały się wcześniej niż w wersji pudełkowej. Chyba miało być w wersji pudełkowych. Często słyszy się, że gra zostaje ozłocona, czyli że prace nad nią zostały ukończone i trafiła do tłoczni. To jest właśnie moment, w którym teoretycznie mogłaby trafić do dystrybucji cyfrowej, no bo przecież nie trzeba jej tłoczyć, drukować instrukcji i dystrybuować po świecie.
Nie mów HIV, że nie skusiłbyś się na nowego koda z PSN na powiedzmy 2 tygodnie przed premierą pudełkową. Masz rację. I znowu odniosę się do Call of Duty, którego jestem fanem, którego zawsze wypatruję. I faktycznie, gdyby gra była w dystrybucji cyfrowej wcześniej, w ramach powiedzmy ekskluzywu, time ekskluzywu, sięgnąłbym po dystrybucję cyfrową. Zakładam, że ja bym tak zrobił i miliony fanów na całym świecie. Tylko w ten sposób faktycznie firmy bardzo szybko zarżnęłyby pudełka. Wychodzi więc na to, że firmy nie chcą zarżnąć tych pudełek tak szybko. Gdyż nie mają jeszcze, widzą sens w dystrybuowaniu pudełek. Poza tym nie każdy kraj jest gotowy do przyjęcia cyfrowej dystrybucji tu i teraz. Także to jeszcze chwileczkę potrwa, ale to jest kwestia czasu. Adrian Kotowski napisał: dziwne rzeczy opowiadasz o cyfrowej dystrybucji. Przede wszystkim wskazanie głównej przyczyny wysokich cen w cyfrze i zrzucenie to na karb zachłanności. Oczywiście każda firma jest zachłanna, ale to już nie tylko Microsoft i Sony, a przede wszystkim sklepy sprzedające gry w pudełkach. Przy 30% obniżce cen w cyfrze spadek sprzedaży pudełek byłby ogromny. Nie do końca zrozumiałem, co chciałeś przekazać, bo wskazujesz na Microsoft i Sony, ale i sklepy. I nie wiem w jakim kontekście, bo sklepy funkcjonują na marży, dzięki temu, że mają marżę. Ona jest bardzo mała, to absolutnie nie jest 30%, o którym mówisz, tylko około 10%. Ja Ciebie odsyłam do jednego z moich materiałów, do wywiadu z właścicielami takiego sklepu, X Game Center, gdzie oni tłumaczą, jak to wygląda. 30% to jest absolutnie mrzonka. Sklepy zarabiają około 10%. I teraz tak, gdyby faktycznie gry w dystrybucji cyfrowej były oferowane znacznie taniej, czyli powiedzmy te 30% taniej, to sklepy miałyby problem, miałyby podgórkę. Także Sony, Microsoft i inne platformy prawdopodobnie na razie nie chcą zabijać pudełek. Pytanie brzmi, czy to potrwa w nieskończoność? Na pewno nie, tylko pytanie, jak długo znowu? No, wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeśli dystrybucja cyfrowa będzie oferować znacznie niższe ceny, to wciąż będzie miejsce dla takich sklepów, ponieważ nie każdy lubi korzystać z usług takich cyfrowych, nie każdy im ufa, nie każdy jest w stanie skojarzyć swoją kartę płatniczą z takim sklepem. Niedawno przecież Sony miało problem z tym, bo hakerzy włamali się do PSN-a i ściągnęli troszeczkę kasy ludziom z kart. Mój znajomy jeden też stracił forsę, nie były to jakieś ogromne sumy. No ale to pokazuje skalę problemu. Dlatego sądzę, że nie każdy będzie skłonny korzystać z zalet cyfrowej dystrybucji. Pudełka jeszcze sporo czasu będą na rynku. Piotr Furmański napisał: HIV wygląda w tym odcinku jak Joel z The Last of Us. Thank you.